Back in the bus passenger check-in area in Dorohusk, officers noticed something suspect in one of the bags. Coś w środku jest ewidentne. The offending item was a laptop. A co pan tutaj ma? That turned out to be a treasure trove. Z tego co ja widzę, to tutaj mamy monety. But the passenger is taken aback by it as much as the officer. Ale to nie moje są rzeczy. Proszę pana, to nieważne, czy to są pana, czy to nie są pana. Pan je przewozi. Caught red-handed, Jagoda turns up the heat. Gorąco tu u państwa. No, proszę pana, bo ja się panu nie dziwię, mnie też by było gorąco, jakbym coś takiego wiozła. No, no wie pani, ja nie wiem, skąd się to wzięło. Ale Mikołaj już dawno był. Widocznie przyszedł później. Czy tylko tutaj to jest? Ja nie wiem w ogóle, skąd się to wzięło tutaj. Another fairy tale. There appears to be more stashed inside the laptop. A możemy wrócić jeszcze do tego zdjęcia w rentgenie? Tu jest rozłożone na klawiaturze. I gdzieś jeszcze? Jest. Tu jakieś większe elementy są. Tu jakieś większe. Wygląda jak monety, medale. I tutaj jeszcze coś. Widzisz? Widzę. This is a laptop that just keeps on giving. Proszę pana, a w środku pan nic nie ma? Nie, no komputer jak komputer. To jest twardy, bateria, inne rzeczy. Działający, sprawny. Działający, sprawny, tak? Chyba, że coś duży popsuło. A taped-up compartment on the back of the laptop draws Jagoda's eye. A tutaj zaklejone jest? Wypada czasami, klapka jest. A możemy odkleić? Tak. Tak, proszę. Sam pan zaklejał? To już dawno zaklejone było. Dawno było zaklejone? Na pewno? No coś tam jest w środku. Mhm. Może się popsuło, po prostu on zleciał i dlatego brzęczy. No to tworzymy. It's certainly a novel way to store your coins. O, i już wiemy, co nam brzęczy. Pan wczoraj na nim pracował, tak? Normalnie wieczorem jeszcze oglądałem film na nim. It's probably coin-operated, as more jingling is coming from inside. Ale coś mi tu jeszcze brzęczy. No pewnie dysk lata. Dysk lata? A może jeszcze ten dysk sprawdzimy? Tutaj napęd. O! More change. I tego pan się też nie spodziewał? Nie. Była płyta CD, bo jeszcze oglądałem film. Must be upset at the loss of his favorite film. Pan w ogóle nie kolekcjonuje jakichś takich rzeczy? Nie. Wie pan, to nie jest pora na opowiadanie bajek, bo nie uwierzę, że na laptopie pan wczoraj pracował, a dzisiaj ktoś panu podłożył tego typu rzeczy. This is one story that might not have a happily ever after. Proszę pana, we wróżki, zębuszki my tutaj nie wierzymy. Ja to będę stała i pilnowała, natomiast pan przejdzie z kolegą do kontroli osobistej. I sprawdzimy, czy gdzieś w kieszeniach, w butach, w kapturze pan więcej tych rzeczy nie przewozi. He's living in La La Land if he thinks the officers are buying a word of what he's saying. They'll have to see if the man is sneaking in any change of his own. Buty proszę zdjąć. Może być nieprzyjemnie. Trudno. Parę godzin jazdy. Mm-hmm. The coins appear to date back as far as the 17th century. Trudno mi określić, jaka będzie tego wartość. Generalnie, no myślę, że kilkanaście, a być może, że nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Somewhere between 5,000 and 10,000 pounds. As no more rattle free from the man, the frisk is over. Dobrze, czyli wszystko było w laptopie. Wie pan, co to jest? But he's still playing dumb. To są denary holenderskie. Moneta srebrna z XVII wieku. Trochę zużyta jest. Proszę pana, no ona jest w bardzo dobrym stanie zachowania. Ona wcale nie jest zużyta. One są brudne. Zaśniedziałe są. No, ziemi to. Proszę pana, oczywiście, że są zaśniedziałe. This is one story that needs to come to an end. Proszę pana, no to teraz jak na spowiedzi? Czy to są pana monety? No pan popatrzy głęboko w oczy i powie prawdę. Pana monety, no właśnie. Po co była ta bajka wcześniej? Dobry bajer nie jest zły. Ale pan wie, że mógł pan to zgłosić. No wiem, ale nie wiem, czemu zgłosiłem. Stres, strach. This whole ordeal could have been avoided if the man would have simply declared the coins.
każdy podróżny może przywieźć pamiątki do 300 euro, więc jeżeli pan by nam zadeklarował, że ma te monety, pan by zapłacił należności. Just 8% of the value. Now the man will lose 100%. A dlaczego pan miał je na Ukrainie, a nie w Polsce? Bo to rodzice zbierali wcześniej, rodzice są na Ukrainie, jestem w Warszawie. And how he got his mitts on the coins isn't going to make your goda happy. Ale to z jakichś wykopalisk, czy tak? Różnie, gdzieś tam się na polu znalazło. A wie pan, że to jest też nielegalne? Kopaliśmy ziemniaki i się wykopało, tak? No dobrze, pan tkwi w swojej bajeczce, natomiast wszystko do rozstrzygnięcia przez sąd. Pasażerowie po kontroli idą do autobusu, natomiast no pan zostaje do sporządzenia dokumentacji. The computer held a hoard of 442 antique coins. Tutaj mieliśmy typowy przemyt. Podróżny nie dość, że schował, to jeszcze początkowo w ogóle nie przyznawał się do tego, że to jest jego własność i że on to przemyca. Jagoda can close the book on this attempt to smuggle thousands of pounds worth of ancient coins. During an inspection in Kurchava, a wannabe smuggler has come clean about trying to sneak cigarettes past customs. Coś pani schowała? The team is joined by Ania and sniffer dog Frida. The pooch confirms that something is in the doors. Gdzie to jest super? Charakterystycznym drapaniem pies pokazuje mi, że w tym miejscu są ukryte papierosy. Świetnie! Panie kierowco, papierosków ile to jest? 2,5 kartona. Bardzo proszę, panie kierowco. O, pan kierowca mówił, że sam nam wyciągnie te papierosy. Zaklejone, zaszpachlowane. Pomóc? With little fuss, the cigarettes emerge. Jak widać, taki element świeżo robiony. A trap door in the top of the frame, perfect for hiding contraband. Jeszcze świeże czuć. 16 packets are unearthed. A widzi pani, to okłamała pani celnika. Okłamała to co? Mówiła pani, że będzie 2,5 kartona, a wyszło 1,5 kartona. Okłamała pani celnika na swoją korzyść, bo mówiła, że ma więcej niż się okazało. Więc lepiej dla pani. The officer's vigilance and dedication is paying off. Every year, almost 2.5 million cigarettes are seized at the crossing. Na tym etapie nasza kontrola się kończy. Zabieramy papierosy, sporządzamy stosowną dokumentację i przekazujemy papierosy wraz z podróżnym na stanowisko karno-skarbowe, gdzie zostanie ukarany mandatem za przemyt papierosów. The driver was charged 60 pounds. Przyczyną tego przemytu była chęć zarobienia pieniędzy na pampersy dla dziecka, na jakieś jedzenie. Nie jest to dla nas wytłumaczenie, bo równie dobrze można pracować legalnie. Nie trzeba przemycać, chować, aby dorobić się jakiegoś grosza. The woman's first attempt to sneak illegal goods past customs ends in disaster. Hopefully making it the last.